są, czy działają takie organizacje, jak na przykład nasze Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir, ponieważ my jako szkoła imienia Sybiraku założyliśmy tę organizację, ponieważ no, Sybiraków z roku na rok ubywa, więc my z młodzieżą, nauczyciele, członkowie stowarzyszenia będziemy dbać o ich pamięć, o pamięć pamiątek, które tutaj zostały, bo mamy grób Sybiraka, mamy most Sybiraka, mamy obelisk, więc o to wszystko trzeba dbać. To jest pamięć, która zostaje dla nas potomnych. Jesteśmy po raz pierwszy, będziemy się bardzo uważnie przyglądać, ale jest to wspaniała rzecz, bo chcieliśmy po prostu pokazać, że istniejemy. Bo czasem takie dochodzą do mnie ktoś takie zapytania, czy jeszcze harcerstwo istnieje. Istnieje i chcemy udokumentować właśnie dzisiejszym wystąpieniem. Jest nas garstka, naprawdę garstka, bo w tej chwili jakby się odnowiło to harcerstwo tutaj na Sądecczyźnie, bo mamy około 500 już instruktorów, zuchów i harcerzy, więc to jest spora gromadka. Dzisiaj to jest takie minimum, ale chcemy po prostu pokazać, że istniejemy, będziemy istnieć. Dziękuję.